taka dziwna sytuacja. Do niedawna mówiono, że taka kwestia zamachu, że tu tych takich spraw, wybuchów jakieś, to taka, no, klasyfikowano ludzi wypowiadających się w tym tonie jako oszołomy, jako nie do końca, jakby to powiedzieć, myślący trzeźwo. No a tu się okazuje, że wypływają coraz to nowe sytuacje. Ostatnio na przykład w Niemczech dosyć znanego i cenionego tutaj, że tak powiem, dziennikarza śledczego pokazała się publikacja, która jednoznacznie ukazuje, że coś mogło być na rzeczy. Co w tej sytuacji? Myśli pan, że zmieni się tutaj front, to stanowisko takiego ogólnego nurtu mediów i zacznie ta sytuacja być brana pod uwagę w sposób, no, bardziej poważny niż do tej pory? Ma pan rację, że wszyscy, którzy kwestionowali czy poddawali wątpliwość, podając konkretne dane, poddawali wątpliwość to, co MAK i pani generał Anodina ustaliła, co potwierdzili polscy tak zwani eksperci komisji Millera, byli przetraktowani jako idioci, oszołomy, ludzie, którzy szukają dziury w całym. Obśmiewano zarówno Antoniego Macierewicza, jak i zespół parlamentarny, który postawił sobie za cel wyjaśnienie, co się faktycznie... No i setki naukowców, którzy uczestniczyli w tych pracach oraz poza tym zespołem, więc autorytety też uśmiewano, można to podkreślić. Byli ci naukowcy różni, bo trafiali się również ludzie, moim zdaniem, przypadkowi, ale oni sami przychodzili, chcieli oferować pomoc. Natomiast wielu z nich to są najlepsi eksperci z różnych dziedzin związanych z ruchem lotniczym, z materiałoznawstwem, z ciągiem silników, awioniką, tym wszystkim, co jest ważne, by wyjaśnić katastrofę smoleńską. Okazuje się jednak, że to nie tylko Polacy, nie tylko ten mityczny Macierewicz, ale inni na świecie zaczynają mówić o tym, że wersja przedstawiona przez Rosjan ma się nijak do rzeczywistości, że jeżeli wziąć pod uwagę rozrzut części samolotu, inne elementy, które możemy dostrzec ze zdjęć satelitarnych, i to miałoby być związane z uderzeniem samolotu w ziemię, to przeczy prawom fizyki, przeczy zdrowemu rozsądkowi. Naukowcy z różnych krajów, z Danii, z Kanady, Australii, ostatnio również z Niemiec, podnoszą, że ich zdaniem, żeby wyjaśnić katastrofę smoleńską, trzeba rozważyć wersję o możliwym wybuchu na pokładzie. Tak jak pan wspomniał, kilka dni temu ukazała się na rynku niemieckim, jeszcze nie przetłumaczona w całości na język polski, książka Jurgena Rotha, jednego z najbardziej dociekliwych i dokładnych dziennikarzy śledczych niemieckich, który wiele spraw poruszał, który twierdzi, że dysponuje materiałami, specjalną notatką wywiadu niemieckiego, jednego z najlepszych wywiadów na świecie. Nawet dwóch źródeł on to rzekomo podkreślał. Tak, i on jest absolutnie spokojny o te swoje źródła. Jest przekonany, że to są źródła wiarygodne, oparte o dane, jak wspomniałem, wywiadu niemieckiego, które mówią jednoznacznie o tym, że w samolocie miał miejsce wybuch. Czy on był celowym zamachem na Kaczyńskiego, czy innym, ten aż tak daleko się nie posuwa, ale na pewno był wybuch. I twierdzi, i to by było może najbardziej w tym wszystkim dramatyczne, że jego zdaniem wybuch został przeprowadzony przez oddział specjalny Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, ale nie mógł być skuteczny. No właśnie, tu ciekawe pytanie powstaje, bo podobno te ładunki podłożono w Polsce, ale to kto by miał to podłożyć? Jakieś to tak zwane zbrojne ramię WSI, były, nie wiem, byłego KGB? No bo trudno sobie wyobrazić, żeby sami Polacy tutaj ingerowali. Jak pan zapatruje się na tę sytuację? Dosyć jest to nietypowa teza, jak do tej pory przynajmniej wzięta pod uwagę. Tak, ale to Jurgen Roth twierdzi, że zamach mógł być dokonany przy pomocy jednak kogoś po stronie polskiej, że Rosjanie nie byliby w stanie wnieść materiału wybuchowego na pokład. Wspomnijmy, że były przestawiane fotele kilka dni wcześniej, o czym już szeroko media się rozpisują, i nie było po tym momencie, nie było tej ekspertyzy odpowiednich służb, które badają samolot. Tak, tu jest wiele znaków zapytania. Nie była kompletnie przeprowadzona
do końca. Analiza przy pomocy również specjalnie przeszkolonych psów i oficerów BOR-u, analiza pokładu samolotu. Bez jakiejkolwiek kontroli pirotechnicznej została wniesiona tak zwana apteczka techniczna, to jest około tony ładunku niezbędnego dla zabezpieczenia lotu. Jürgen Roth sugeruje, że tam mógł materiał wybuchowy być przemycony na pokład. Rozrzut części samolotu. Fakt, że ten samolot przy stosunkowo niewielkiej szybkości podchodzenia, około 270 km na godzinę, to przy samolotach nie jest szybkość, to jest szybkość podchodzenia do lądowania, rozpadł się na kilkadziesiąt tysięcy części, nie jest możliwy zdaniem tego niemieckiego dziennikarza do wytłumaczenia innego, jak to, że miał miejsce wybuch bądź kilka wybuchów jeszcze w powietrzu. Według ustaleń zespołu parlamentarnego i naukowców, którzy ten zespół wspierają, były co najmniej dwa wybuchy. Jeden na skrzydle, odcinające końcówkę skrzydła i zaburzający lot samolotu, i krótko nad ziemią eksplozja na pokładzie samolotu, odrywająca tylną część samolotu. Prawdopodobnie ci, którzy zginęli, to w większości zginęli przy tym drugim wybuchu. Stąd między innymi tak poharatane, tak porozrywane ciała. Przecież bardzo wielu ciał nie udało się zidentyfikować ze względu na to, że były porozrywane na dziesiątki, setki części, kawałków. Później dopiero nastąpił trzeci wybuch w tak zwanej salonce, czyli w pierwszej części samolotu, w której przebywał prezydent i najważniejsze osoby delegacji. To musi być wszystko sprawdzone. Dlatego domagamy się, nie ufając, i mówię to otwartym tekstem, nie ufając prokuraturze wojskowej, ja kiedy słyszę, co mówią ci ludzie w wojskowych mundurach, zaczynam wstydzić się za... A właśnie, odnośnie spraw, tutaj muszę nadmienić nowych nagrań, nowych scenogramów. No, przez tyle lat no, takich mamy specjalistów? Tak, to jest wrzutka, ubecka wrzutka spraw, które były już wyjaśnione, która ma dać tym, którzy wierzą cały czas w tę teorię, że to prezydent, że generał Błasik byli winni, ma dać nowe paliwo, nowe argumenty, że coś tam odsłuchano. Przecież od czasu analizy z czarnych skrzynek, którymi nie dysponujemy, tylko nagraniem, które Rosjanie przekazali, nie wiadomo, czy przekazali to, co faktycznie tam było, nie pojawiły się nowe możliwości techniczne, nowe jakieś fajerwerki, techniki, które pozwoliłyby lepiej odsłuchać. Tymi wszystkimi narzędziami dysponowaliśmy wcześniej. Dlaczego w takim razie nie było stenogramów pełnych? Teraz się okazuje, że coś znowu odsłuchano, a może za rok przy następnej rocznicy, a może za 5 lat przy 10. rocznicy znowu coś zostanie odsłuchane, czym będzie można przywalić pamięci generała Błasika. I teraz bada się już tu nie ostatnie minuty lotu, ale cofa się wręcz chyba te nagrania, niektóre pochodziły sprzed godziny, czy ten aż przed samą katastrofą, jakby miały coś wspólnego z samym przebiegiem tych ostatnich minut. To potwierdza, że to jest po prostu propagandowa wrzutka. Ja nie wiem, czy dziennikarze RMF brali udział w sposób świadomy, czy też zostali wykorzystani przez oficerów służb specjalnych, przez Rosjan. Rosjanie zresztą wpływają właśnie na opinię publiczną w Polsce w różny sposób, przez wrzutki medialne, przez uruchamianie rosyjskiej agentury w Polsce, która działa również w mediach, i burzenie czy przedstawianie takich wersji, jakie kiedyś Rosjanie ustalili. Jeszcze wracając do generała Błasika. Są dwie sprawy, dwa elementy, o których się nie mówi. Po pierwsze, jeżeli generał Błasik miałby być w kabinie, w kokpicie do końca, to dlaczego ciała pilotów zostały znalezione całkiem w innym sektorze rozrzutu części samolotu niż ciało generała Błasika? Przecież logiczne, jeżeli byli obok siebie, to zginęli w tym samym miejscu i te ciała powinny być w pobliżu. Są całkiem gdzie indziej. I sprawa, która dla mnie jest szczególnie bulwersująca. Twierdzenie, że generał Błasik, głównodowodzący sił zbrojnych, lotniczych sił zbrojnych, był jakimś nieodpowiedzialnym człowiekiem, i podważanie jego dobrej opinii jest obrzydliwe i podłe. Generał Błasik był jednym z najwybitniejszych polskich pilotów, odznaczonym jako jedyny polski pilot
najwyższym odznaczeniem wojskowym amerykańskim przyznawanym pilotom na świecie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tylko generał Błasik z polskich pilotów był tym medalem, specjalnym amerykańskim medalem odznaczony. Za logikę, za precyzję, za umiejętności prowadzenia samolotów, za odpowiednie reagowanie w sytuacjach głębokiego stresu. I ten człowiek, bohater, jeden z najlepszych polskich pilotów, miał zdaniem tych, którzy go opluwają, doprowadzić do katastrofy. Trzeba się opamiętać w tym całym szaleństwie, ale chcę powiedzieć, panie redaktorze, jedną rzecz. Tak jak kłamstwo katyńskie przez parę dziesiąt lat zatruwało życie społeczne, ludzie i z partii komunistycznej, i z tych akolitów politycznych, którzy wtedy wspierali PZPR, twierdzili, że to Niemcy zamordowali polskich oficerów, kiedy wiedzieliśmy, że to Rosjanie wiosną 40 roku. Ale nie wolno było Katyniu mówić. Nie wolno było mówić w szkołach. Ludzie, którzy chcieli się dowiedzieć prawdy, byli szykanowani, byli wyrzucani z pracy. Nauczyciele, którzy chcieliby o tym mówić. Kłamstwo katyńskie stało się tym kamieniem węgielnym, stało się tym mitem założycielskim Polski komunistycznej. Ale prawda się kiedyś przebiła. Już teraz nikt w Polsce nie zaprzecza temu, co się wydarzyło w Katyniu 75 lat temu. Tak samo będzie z kłamstwem smoleńskim. Kłamstwem, które staje się jakimś ogromnym obciążeniem zatruwającym ducha narodu. Mówi się, gódźmy się, zgoda. Tak, naród musi w sytuacjach ekstremalnych, w sytuacjach trudnych, w sytuacjach zagrożenia międzynarodowego, a to zagrożenie niestety, tak jak prezydent Lech Kaczyński kiedyś o tym mówił, jest realne. Obserwujemy to, co się dzieje na Ukrainie, zapędy Rosjan wobec krajów nadbałtyckich, Kaukazu i tak dalej. To zagrożenie powinno być jednoznaczne dla nas, Polaków, by się jednoczyć, by nie powodować dodatkowych podziałów. Ale to jednoczenie, to zakopywanie rowów, które nas dzielą, musi się odbywać w duchu prawdy, a nie w duchu zakłamania i jakichś działań, jakichś wrzutek propagandowych, które służą wrogom Polski, a nie Polakom. Jeszcze takie pytanie, już nie zakładając tutaj, jak samo ewentualne ponowne śledztwo w tej sprawie, w sprawie katastrofy by przebiegło, bo czasami bywa tak, że bywało już w niewielu katastrofach, że błaha sprawa była przyczyną lotu tej katastrofy, co się okazywało dopiero po wielu latach, wielu analizach i po złożeniu przede wszystkim wraku. Nie przesądzając jednak o samych efektach, czy uda się może nie tyle umiędzynarodowić, co przeprowadzić jeszcze raz w sposób rzetelny, w oparciu o najnowsze zdobycze techniki i o najwyższych, o najlepszych ekspertów, no bo chyba ta katastrofa zasłużyła, że tak powiem w cudzysłowie, na to, żeby jeszcze raz się nad tym pochylić i od nowa przeanalizować to w sposób rzetelny, no bo można powiedzieć, że obecnie to była troszeczkę fuszerka. Obecny rząd polski nie chce żadnego nowego śledztwa, nie chce moim zdaniem ze strachu bądź z jakiegoś zablokowania, nie chce wyjaśnienia tego, co stało się koło Smoleńska. Natomiast obserwujemy przecież, w jaki sposób tego typu katastrofy się analizuje. Pan przed chwilą o tym wspomniał. Zbiera się wszystkie, nawet najmniejsze cząsteczki samolotu, układa się na twardym podłożu, odtwarza się kadłub samolotu i analizuje się różne jego fragmenty. Przód tego samolotu, czy on jest zniszczony, jeżeli byłoby uderzenie przodem samolotu, to on powinien być zniszczony. Czy są inne elementy kadłuba zniszczone, czy są powywijane blachy, w którą stronę są powywijane, na przykład w przypadku wybuchu są bardzo charakterystyczne odkształcenia, ale najpierw zbiera się wszystko, my nie mamy nic. Z tego samolotu, który leży gdzieś w hangarze koło lotniska w Smoleńsku, brakuje już prawie połowy samolotu. W dalszym ciągu Polacy tam na miejscu znajdują fragmenty samolotu. Niedawno w Kościerzynie umieszczono w tablicy pamiątkowej fragment samolotu, który kilka miesięcy wcześniej turyści z Polski znaleźli. To znaczy, że w dalszym ciągu nie zostały wszystkie elementy zebrane. Nie mamy
rejestratorów lotu, tych tak zwanych czarnych skrzynek. Czyli na podstawie czego my mamy prowadzić to śledztwo? Nie wystąpiliśmy, Polska nie wystąpiła, polski rząd, a to w jego absolutnie prerogatywach, kompetencjach jest, do sojuszników z NATO, żeby pomogli i udostępnili swoje dane. Przecież Amerykanie mają również dane satelitarne. Są dane innych wywiadów, choćby... No można sobie również wyobrazić, że tutaj są nieco bardziej zaawansowani technologicznie niż my. Tak, ale również dysponują danymi, których my nie mamy. Choćby ten wywiad niemiecki, o którym Jürgen Roth sygnalizuje. Dlatego może śledztwo międzynarodowe byłoby logicznym rozwiązaniem. Nie tylko, że to przyniesie wstyd Polsce, że my tutaj pokażemy swoją nieporadność. Może trzeba się przyznać i uderzyć w piersi. Rzeczywiście nie potrafiliśmy, nie umieliśmy. Uwierzyliśmy, rząd pana Tuska, pana prezydenta Komorowskiego uwierzył Rosjanom, oddał prowadzenie śledztwa. Wszystko, co Rosjanie mogli przy tym zrobić, zostało jakby zaakceptowane. Nie wiem, czy z głupoty, czy ze strachu, czy haków, które Rosjanie na rządzących mieli. Teraz trzeba przeprowadzić śledztwo międzynarodowe, które właśnie wykorzysta najnowocześniejsze osiągnięcia techniki, tą technologiczną finezję wielu naszych sojuszników, dane NATO, tak jak to się dzieje przy analizie katastrofy, która miała miejsce choćby w Alpach Francuskich, w terenie wyjątkowo niedostępnym, trudnym, w górach, gdzie wszystko jest wyzbierane i będzie analiza, czy w przypadku samolotu malezyjskiego, który został zestrzelony nad Ukrainą, również wywieziono z Ukrainy i to ze strefy frontowych walk. Wszystko, cały ten wrak, który trafił do Holandii, tam będzie badanie. Dlaczego przy polskim samolocie, i to takim samolocie, którego katastrofa dotknęła wielu, wielu ludzi w Polsce, tego nie zrobiono? Czy ktoś ma coś do ukrycia?